Witajcie moi fani. W końcu nastała ta wiekopomna chwila. Będziemy sadzić ziemniaki. Ale jeszcze tutaj musimy ustawić sobie sadzarkę. Ale mam już pewne zastrzeżenia. Ta sadzarka jest nowa, jeszcze nigdy nie była w polu. Proszę bardzo, to tutaj, co tutaj mamy. No to jest jakość polskich sprzętów. No niestety byłem zadowolony, a już mam pewien niesmak. Jeszcze nie wyjechałem w pole, już mam niesmak. A co to za to błotnicę? A zdałem taką nową końcówkę. No, trzeba trochę nasmarować. Nie żałować. Dobra, fajna ta końcówka. To już mi się też podoba. Zawsze z tym problem był. Tak, i później się wyciągało i źle było. Niemieckie kupowałem końcówki. Łożyskom też się należy coś od życia. $100 zapłaciłem za tą końcówkę. Warto. Wiem, ale coś tu... Ta męka jest nie warta tych pieniędzy, co to z nimi jest. Jedna większa, druga mniejsza. Ale pompuje tam gdzie trzeba. No, idzie tu gdzie ma iść, a nie po bokach. Proszę bardzo, sadzeniaki Krzysiu nosi. No już. O, wiesz co? Będziesz musiał poprawić to. Bo tam się na drzwi przewróciło i nie otworzymy drzwi później. No. To jak tego zaniesiesz, to tam weź popraw, dobra? No, bo później będzie naprawdę problem z drzwiami. A my tamte będziemy brali pierwsze. Trochę się uciszyła ta sadzarka, bo już tak nie brzęczy. Takie dźwięki to będzie wydawać. Ale przynajmniej już nie jest to dźwięk nienasmarowanego łańcucha, tylko tutaj jest taki wytrząsacz, jakby ktoś nie wiedział i on uderza o łańcuch. I dlatego taki dźwięk wydaje. No, sadzarka jeszcze dziewica, ale już nasmarowana i wie co ją czeka. Jak tam ci idzie, Krzysiu? Zmęczyłeś się już? Sobie odpocznij trochę. Sporo władowałeś. No, niestety muszę poprawić fabrykę Bomet. Jeżeli wsadzę to tutaj, to jeżeli jeden otwór pasuje, to drugi nie pasuje. I na odwrót. W zasadzie ten drugi to nie dochodzi do tego otworu. Nie wiem co to za inżynierowie, ale zwróćcie sobie na to uwagę. Tak samo jest w drugim, też to nie pasuje, muszę uciąć i wtedy tylko na jedno będzie. Chyba, że takie było zamierzenie producenta, żeby sobie uciąć. No to zwracam honor. Dobra, pierwsze co to musimy rozrobić zaprawę. Daję delikatnie poniżej, bo... już mówię, bo musiałbym dokupić drugą litrówkę, której bym nie zużył. No, powinno być dobrze. No zobaczymy jak to będzie. Ale nieznacznie obniżyłem dawkę. Tu powinienem dać około 120, a daję 110 ml na ten opryskiwacz, na 10 litrów wody. W sumie niecałe 10 litrów wody. 9 litrów było. I na 10 litrów było 133, a tutaj dałem na 9 110, więc troszkę jest niższa dawka. Dobra, zaczynamy. Pierwsze wejście w glebę. Brand new sadzarka. Musisz chyba jechać. Dobrze. Szybciej jechać, albo wytrząsać trzeba będzie zwiększyć. Dobrze, mogę szybciej jechać, to jest dobrze idzie. Dobrze, nieraz podwada, kurde. Dobrze idzie. Dobra, jedź. To musisz prostu szybciej jechać. Po dwa idą.
głębokość, to nie jest za głęboko, mi się zdaje. Zobacz, o tam kartofel leży. Dobra, ale słuchaj, teraz... to jest pierwszy przejazd. I ja on wiem. Ma wyżej sadzarkę i wyżej koła. Jak drugim razem będzie jechał, to już będzie miał inaczej. No będzie miał inaczej, ale teraz jak tam podciągnąłeś na śrubie, to puszki już tyle nie będą narzucać, a to ci głębi idzie, rozumiem? To niech przejedzie kawałek. No to niech jedzie. I tu się. Po prostu. O, widzisz. Ale tutaj. To od miedzy tutaj tak niestety brzydko będzie. Tak, od miedzy. Tak sobie wymyśliłem teraz takie powiedzenie. Pierwszy przejazd sadzenia ziemniaków jest jak naleśnik. Nie musi być udany. No ale no wiadomo, tutaj zgarnąłem trochę miedzy i te bryły tego perzu. To zapychają to wszystko, no ale już następny przejazd będzie na pewno lepszy. No nie ma co tak dużo sypać do tego kosza, bo wytrząsacze wtedy nie wytrząsają. Ale sadzarka sadzi ładnie, jak widać. Nie mam zastrzeżeń co do jej pracy, tylko no, to co mówiłem wcześniej, mogłaby być trochę lepiej wykonana. Ale nie ma tutaj zbytnio wielkiej filozofii, jeśli chodzi o konstrukcję sprzętu, więc no, musi dobrze sadzić, nie? No i w porządku. Tu jak winetę posadzimy, to z tamtej strony zaczniemy tajfuna z kwalifikatu, a resztę będę sadził ze swoich sadzeniaków i tak będę sobie wymieniał, nie? Bo no już co jakiś czas trzeba wymieniać te sadzeniaki i co? No i tamte z tamtego kwalifikatu jak wykopiemy, to już sobie będę miał sadzeniaki na następny rok. A tamte po prostu sprzedam. Zobaczymy, jakie jakości będą. No tutaj bryły najlepszego nawozu na świecie, jaki znam. Nie ma lepszych ziemniaczków, jeśli nie rosną na takim czymś. No ale tutaj niezła skała się zrobiła. Nie wiem, jak tu tą sadzarką sobie poradzi. Będzie po prostu brzydko, no idealnie się nie zrobi na polu. Nie, stryju? Ależówko, szkoda, żeś nie przeszedł jeszcze dwa razy i byś miał piątkę, a tak masz kurwa dwa dole. Dwa plus mam? No i daj chociaż trzy minus. Nie, o tam kurwa, o to później skały ci wywalą. A może rozgniecie. Sucho jest, kurwa. A tu ojciec to blisko ma to. A on lubi. On lubi. O, ziemniaczki? Pewnie, kurczę, pojechać niebieskim traktorkiem w ziemniaczki to jest dla niego najlepsza rozrywka. Przynajmniej tak myślę. Kurwa, zastanawiam, czy nie płycić. Nie, w tamtym roku za płytko posadziliśmy i było, na wierzchu były. No. A teraz... Ale to wał rozsunie, dobry wał masz, on przygniecie, rozsunie dobrze. No. Pewnie zastanawiacie się teraz, co robię. Już tłumaczę. Muszę przejechać dużym ciągnikiem. Bo dużym ciągnikiem będę pryskał. I zaznaczam sobie ścieżkę technologiczną. A nie mam cienkich kół do niego. I muszę po prostu pojechać tak. I trochę będzie mniej ziemniaków. Ale za to będę miał wygodniej pryskać. O, to już na maksa opuszczaj! Powoli, ale na maksa! To nie jest na maksa, bo to jest zginęło. Ale koła w powietrzu były. Nie sadziło. O, teraz idzie. Dobrze jest, teraz jedzie.
się, że lecą po dwa, czasami po trzy, bo wytrząsać jest trochę niżej, ale jak już trochę zejdzie, to będzie ładnie no przetrząsą, żeby po jednym leciało, ale nie no, w miarę ładnie jedzie, ładnie, ładnie, raczej po jednym idzie. Super, super, no to już jest w ogóle, nie ma porównania co do tego, jak było od Miedzy, tamten pierwszy przejazd, no wiadomo, tak operzu z Miedzy naorałem i się zapychało. Właśnie maluję, zmieniam odmianę. Robię Belarozę z Tajfuna. Belaroza ma taką skórkę różową. Albo Irga. No, chłopaki z Bometu, mogliście się bardziej postarać. O takie pierdoły poszło. Trochę się zirytowałem, ale no nic, sadzi dobrze. To najważniejsze, że sadzi dobrze. No. I tak, jeśli coś mogę zasugerować, to śruby 5,8 do tych, do puszków, to jest kiepski pomysł. Ja bym dał utwardzane. W obsypniku to się nie sprawdziło, więc w sadzarce myślę, że też to na dłuższą metę się nie sprawdzi. Właśnie mówię o tych śrubach, one są 5,8, a co najmniej powinny być 8,8. Już? Tak, jedź, jedź. Jedź. No, ale sadzarka ładnie sadzi. Nie mam zastrzeżeń. Z tego co widzę, to jest ok. Jestem zadowolony. Ogólnie to jestem zadowolony, tylko gdyby nie to, że ta farba odchodzi zanim jeszcze, odchodziła zanim jeszcze sadzarka w pole nie wjechała, ani te miękkie śruby, to byłoby cacy. Powoli zbliżamy się do końca sadzenia. Tu jest wineta posadzona i Tajfun z tej strony, i po prostu aż się spotkają i tyle będzie wszystkiego. No tutaj będzie ze 40 arów, no to czyli ponad 2 hektary są zasadzone, więc jeszcze tyle nam zostało, około 2 godzin roboty, może nawet i mniej. Zeszłoby to szybciej, ale zaprawiam w sadzarce te bulwy, więc trochę schodzi, bo wiadomo, że jakby nasypał i pojechał, to by to już dużo sprawniej poszło. No więc tyle relacji z sadzenia. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.